przed nami wakacje. Być może na wakacjach przydadzą nam się takie parasole jak ten, który ja dziś mam ze sobą. I to przeciwko słońcu i przeciwko ewentualnie deszczowi. Wierzmy, że tego słońca będzie zdecydowanie więcej, jak i całe mnóstwo informacji, które może czekać na turystów w Opolu. W Opolu, które jest piękne architektonicznie, które jest bardzo przyjazne turystom i które dysponuje fantastyczną miejską informacją turystyczną, w której to zapewne będziemy mogli znaleźć mnóstwo ważnych, ciekawych informacji i od tego miejsca rozpocząć swoją przygodę po stolicy województwa opolskiego. Tam w środku czeka na nas już pan Maciej Borkowski, historyk i przede wszystkim pracownik Miejskiej Informacji Turystycznej, który zabierze państwa i nas w świat właśnie przygody po Opolu, a jednocześnie tej pracy, która wykonywana jest w Miejskiej Informacji Turystycznej. Na pewno pan Maciej będzie miał państwu i nam do przekazania mnóstwo ciekawych i ważnych rzeczy. No i jesteśmy w Królestwie Macieja Borkowskiego. Panie Macieju, jako turysta, taki, który przyjeżdża co roku do Opola, czy turysta, który przyjeżdża po raz pierwszy, bądź też ja, jako mieszkaniec, który przechodzi przez Opole i wydaje mnie się mieszkańcowi, że widziałem już wszystko. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Opolu możemy zaobserwować coś nowego? Oczywiście, jeśli chodzi o architekturę, sztukę czy historię. Pojawiły się nowe rzeczy, między innymi przy stawku przy ulicy Barlickiego pojawiły się takie oryginalne rzeźby przedstawiające historię tego miejsca, w którym była osada słowiańska, potem gród, od którego zaczęło się Opole. Mamy na ulicy Krakowskiej bardzo oryginalną fontannę przed Filharmonią Opolską. Stoi przed ratuszem pomnik księcia Kazimierza I, założyciela Opola, a niebawem przed Zamkiem Górnym, którego też można zwiedzić, postawiony zostanie pomnik Władysława Opolczyka, najbardziej znanego i najbardziej kontrowersyjnego piasta opolskiego. Panie Macieju, jesteśmy w miejscu, które jest niezwykle ważne dla turysty, jak i dla mieszkańca, czyli w Miejskiej Informacji Turystycznej, która chyba też przeszła mnóstwo przeobrażeń i dzisiaj jest to miejsce, które moglibyśmy powiedzieć takim artystycznym językiem, też swoistym salonikiem, w którym można wymienić doświadczenia, wiedzę, no i pokierować turystę, bo tak jak mówiłem na początku, chyba to jest najlepsze miejsce, to epicentrum, że później możemy rozpocząć swoją przygodę poszukiwań po Opolu. No sama lokalizacja mi tu w rynku vis-a-vis wejścia do ratusza to jest lokalizacja, która ułatwia kontakt, ułatwia trafienie tutaj, nie trzeba szukać tej informacji, nie trzeba się po mieście nerwowo poruszać. I w micie oprócz tego, że oczywiście dysponujemy dużą ilością różnego rodzaju materiałów promujących Opole, bo mamy mapki, mamy foldery, mamy albumy, mamy różnego rodzaju wydawnictwa, to również oczywiście informujemy i to informujemy praktycznie o wszystkim, bo Miejska Informacja Turystyczna jest informacją turystyczną, ale też jest informacją ogólnomiejską, bo informujemy nie tylko o tym, co turysta może zwiedzić, ale co się w Opolu dzieje, co się w Opolu będzie działo, jakie będą imprezy, kiedy te imprezy będą, ile kosztują bilety, więc może turysta czy mieszkaniec Opola w Miejskiej Informacji Turystycznej dowiedzieć się praktycznie wszystkiego o mieście. To spotkanie, tak jak mówiłem, nie bez kozery, bo to jest ten ostatni tydzień przed już rozpoczynającym się wkrótce weekendem pierwszym wakacyjnym. Wakacje to szczególnie wzmożony czas pracy informacji turystycznej. Co zatem państwo będą oferować tym turystom, bo są to turyści bardzo często ostatnio także i z zagranicy, którzy mogliby zobaczyć to Opole nieco inaczej? No mamy materiały w różnych językach, nie tylko po polsku, mamy materiały po niemiecku, po rosyjsku, po francusku, po włosku. To oznacza, że właśnie tacy turyści nas odwiedzają akurat z tych krajów? Włoscy czy francuscy rzadko, ale przede wszystkim turyści niemieckojęzyczni, bo to nie są tylko Niemcy, to są turyści niemieckojęzyczni. I to są turyści w pewnym wieku, którzy tutaj szukają bardzo często korzeni, szukają śladów po obecności swojej rodziny i takich informacji też staramy się udzielać. Gdzie znajdował się taki dom, jak dzisiaj nazywa się ulica, która przed wojną nazywała się w taki sposób i tych informacji również udzielamy, oczywiście w miarę swoich możliwości. I tych turystów niemieckojęzycznych jest najwięcej, ale anglojęzyczni, francuskojęzyczni czy inni też się zdarzają. I jeśli się taki turysta pojawi, to może mieć pewność, że w swoim ojczystym języku
jakiś materiał turystyczny dotyczący Opola otrzyma. Przed nami wakacyjny cykl 10 miejsc, tych top 10. Ta współpraca między innymi Informacji i Urzędu Miasta Opola pozwoliła nam na to, byśmy także mogli Państwa poprowadzić podczas wakacji przez te najciekawsze miejsca. A dla historyka Macieja Borkowskiego na ten moment pierwsze miejsce, które Pan wskazałby na przykład turyście, który zawita jako pierwszy turysta wakacyjny, czyli już w następnym weekendzie. No na pewno poleciłbym Wieżę Piastowską, bo to jest jednocześnie najstarszy murowany budynek w Opolu, bo stoi już ponad 700 lat, przeżył ogromną historię, jest to symbol Opola. Mamy w tej wieży nie tylko możliwość wysiłku fizycznego, czyli wchodzenia po schodach, ale również obejrzenia bardzo interesujących prezentacji multimedialnych, które nas informują o historii wieży. No a na samej górze, na tym 35 metrze mamy taras widokowy, w pogodne dni widoczność jest taka, że na dłoni widać Górę Świętej Anny, widać cementownię w Górażdżach, widać blachownię. Ale w deszczu z kolei widać pięknie też i Opole. Widać również oczywiście Opole i tą bliską okolicę Opola. No po to sobie swego czasu książę postawił wieżę tego typu, żeby właśnie daleko widzieć. I to jest ten obiekt, który daje nam możliwość poznania historii Opola i jednocześnie skonfrontowania tej historii z dniem dzisiejszym, bo możemy na tarasie zobaczyć, jak Opole dzisiaj wygląda. W okresie wakacyjnym, zatem kończąc naszą rozmowę, turysta przez 7 dni ma szansę na odwiedzenie Miejskiej Informacji Turystycznej? Przez 7 dni, od poniedziałku do piątku pracujemy w sezonie wakacyjnym od godziny 10 do godziny 18, w soboty, w niedzielę pracujemy od godziny 10 do godziny 15. Czyli jak Państwo słyszą, nie ma żadnego problemu z tym, aby pomyśleć o plecaku, aby pomyśleć o mapie, aby pomyśleć o miejscach, które kiedyś wyglądały tak, dziś wyglądają zupełnie inaczej i wykonać sobie taki piękny spacer po Opolu, tak jak to my dzisiaj, idąc w miasto, zajrzeliśmy do Miejskiej Informacji Turystycznej, która już w sezonie letnim specjalnie dla Państwa będzie pracować przez cały tydzień, a Państwa i naszym gościem był Pan Maciej Borkowski, historyk i pracownik Miejskiej Informacji Turystycznej. No to udanych turystycznych wakacji chciałbym powiedzieć. Zapraszamy do MIT. Dziękujemy bardzo.